Mimo że rok szkolny właśnie dobiegł końca, to rodzice nawet w wakacje powoli mogą już myśleć o następnym, bo to zawsze oznacza dodatkowe wydatki. Zeszyty typu ekierki, mnóstwo jest tego sprzętu potrzebnego. Ja myślę, że tu dzieciaki by miały więcej do powiedzenia, co one potrzebują, czy jakieś flamastry, czy kredki, czy piórniki. Część tych wydatków można pokryć z rządowego programu Dobry Start. To tak zwane 300+, czyli po 300 zł na ucznia, wypłacane na początku roku szkolnego. Rodzice decydują, na co przede wszystkim te pieniądze wydają. Jest to wyprawka na rozpoczęcie roku, a więc tych pieniążków jest bardzo dużo potrzebnych. Ja przypomnę, że uczniowie otrzymują darmowe podręczniki, a więc koszty dla rodzin są już znacznie niższe. Pojutrze rusza nabór wniosków o 300+ na kolejny rok szkolny. Pytamy więc rodziców, czy korzystają z rządowego programu, a jeśli tak, to na co przydają im się te pieniądze? Plecaki, piórniki, jakieś takie ćwiczenia czy coś tam, nie? Co trzeba na takie coś właśnie raczej wykorzystujemy. 300 zł to na pewno nie jest wystarczająco, żeby pokryć nawet połowę takich wydatków, ale to jest fajny zastrzyk, który pomaga w tym. Córka jeszcze jest w szkole muzycznej, także dodatkowe książki z muzyki są potrzebne. No trochę tych wydatków jest. Dla nas jest to zawsze dodatkowy grosz, który w 100% zagospodarowujemy na potrzeby właśnie szkolne. A tu dla odmiany głos rodzica, który chwilowo z programu 300+ nie korzysta i, jak mówi, też daje sobie radę. Syn kończy pierwszą klasę, idzie teraz do drugiej. Na razie aktualnie jest to do ogarnięcia. Tym razem wnioski o wypłatę 300+ będzie można składać tylko przez internet. To najpoważniejsza zmiana. Rodzice mogą skorzystać z platformy usług elektronicznych ZUS, z rządowego portalu Empatia albo wysłać wniosek za pośrednictwem bankowości online. Tym, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, pomocną dłoń poda ZUS. Jego pracownik pomoże założyć profil na platformie ZUS i zalogować się. I krok po kroku poprowadzi osobę, jeżeli chodzi o wypełnienie formularza takiego, z którym będzie aplikował o świadczenie 300+ w 4 prostych krokach. Z takiej pomocy będzie można skorzystać w placówkach ZUS oraz w specjalnych mobilnych punktach, w których jego pracownicy będą pełnić dyżury. Na początek w oddziałach KRUS i Poczty Polskiej. Te pieniądze zostaną przeznaczone. Minister Maląg przypomina, że już w poprzednim rozdaniu z programu Dobry Start ponad 70% wniosków rodzice wysyłali właśnie przez internet. Ze wsparcia, na które z budżetu państwa idzie blisko 1,5 miliarda złotych rocznie, w zeszłym roku skorzystali rodzice ponad 4 milionów dzieci. Z tego blisko 500 000 w Wielkopolsce. Także skala jest bardzo istotna. Jest to wydatna pomoc właśnie rodzinom przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Czas na złożenie wniosku będzie do końca listopada, ale rodzice, którzy zrobią to jeszcze w wakacje, mogą liczyć na wypłatę 300+ najpóźniej do końca września. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.